To wszystko zostało? Tak, i tutaj jeszcze krzewy. O, to ja poproszę taki okrągły razowy. Drożdżówek, drożdżówek żadnych pani nie ma? Czego? Drożdżówek. Nie, już nie mam, tylko z kapustą jedna została. To nie, to poproszę jeszcze trzy bułki, takie zwykłe. Mało czy kajzerki? To jest kajzerka? To jest kajzerka. To od kajzerki trzy w takim razie. Wszystko? Mhm. 5,70. Dziękuję. Do widzenia. Nie zaplątała się pnuszka jakaś? Nie. Już nie, no to nic, przepraszam bardzo. Do widzenia. Przyjechałem do miasta, usłyszałem, że wszystko, co zostało, to studnia. Nie ma nic, tylko studnia. I kiedy wróciłem niedawno, wszyscy kiwali głowami i mówili studnia. Poza tym kupa gruzu. Kreślili ręką trójkąt w powietrzu, że tam właśnie było, ale nie ma, nie będzie, było. Szkoda, szkoda, pusto. Widziałem gablotę, w której chowają szczątki i rozległą polanę obsianą trawą. Nierówne płyty chodnikowe, wyasfaltowane fundamenty. I kiedy tak szedłem ulicą i patrzyłem w okna kamienic zasłonięte firanami, kwiaty na parapecie, świeżo wyszorowane klatki schodowe, pomyślałem, a to, a tam, a w tamtym miejscu, a za rogiem. Zostało więcej. Poszedłem studnię, ale nie znalazłem klucza, zacząłem więc pytać. Kierowniczka powiedziała, że nie ma. Konserwator powiedział, że nie ma. Zarządca powiedział, że nie ma, a potem, że nie wie, a potem, że zapyta. I kiedy myślałem już, że nic z tego nie będzie, przyszedł i powiedział. Był, ale złamał się w zamku. Ryba go połknęła. Wpadł do studni. Utknął w szparze pod drzwiami. Ktoś widział, ale nie pamięta gdzie. Stopiło go słońce w upalny dzień. No ale my, wiadomo, znajdziemy, zrobimy, dotrzemy, dorobimy. I wróciłem do domu. I śniło mi się, że wchodzę w głąb studni, spotykam rybę, a ona mówi głębiej. Więc wchodzę głębiej i widzę ich, jak suną drobnymi kroczkami, bo tam ciasno na dnie studni, chodzą w kółko, coś mruczą do siebie, do mnie, że ile można tak w tej studni i że wilgotno, duszno i że brakuje im jednego, bo próbowali już stanąć sobie na ramionach, jeden na drugim i dosięgnąć korony, wyjść, ale brakuje im jednego, tak około 1,70 m, zupełnie takiego jak ja, no i mają pytanie, czy ja przypadkiem nie zgodziłbym się, bo jak jeden by wyszedł, to on by już zawiadomił, kogo trzeba i przyjechaliby po nas w maskach tlenowych z linami i wyciągnęli na słońce na powierzchnię. Więc powiedziałem, czemu nie? No i ten, co mówił, kazał wchodzić im na moje ramiona i wchodzili po kolei, aż ten, co mówił, został ostatni. Spojrzał na mnie i powiedział, ty tu czekaj, a my po ciebie wrócimy. I wyszli. Nie wiem, jak to zrobili, bo przecież miał wyjść tylko jeden, ale udało im się wszystkim, a ja zostałem i czekałem, aż wrócą, przypomną sobie, że przecież ja tu jestem. I w końcu wrócili.
Zobaczyłem najpierw sylwetki rozmyte w świetle. Poczułem, że wrzucają linę, a potem ktoś ciągnie mnie w górę. I kiedy tak ciągnął, zaczął padać śnieg, a potem spadł deszcz i kiedy dochodziłem do korony, wyszło słońce. Rozejrzałem się dookoła. Wszędzie stały kamienice strzelające w niebo gwiazdami, a w oknach firanki, na parapetach kwiaty, schody świeżo wyszorowane błyszczały w promieniach słońca. Patrzyli na mnie, uśmiechali się, zabrali mnie na spacer i pokazywali mieszkania, warsztaty, szpital, szkołę. Wtedy się obudziłem i poszedłem do sklepu ze sprzętem, po linę do wspinaczki, po aparat tlenowy, po latarkę, bo przecież trzeba ich z tej studni. Klucz zazgrzytał w zamku. Było trochę ciężko, ale w końcu puścił. Zaświeciłem w głąb. Nic, tylko cegły. Nie pozostała nawet studnia. Spojrzałem w niebo, pokręciłem głową, zerknąłem na bok, a to, a tam, a w tamtym miejscu, a za rogiem. Za każdym razem, gdy na Ziemi dzieje się nieszczęście, świat przybiera na wadze. Każde złe słowo, nieprawy uczynek prowadzi do powstania ziarna piasku, który odkłada się w złogach gleby. Czasami, kiedy krzywda jest wyjątkowo wielka, rodzi się z niej kamień. Nie jest to jednak zwykły głaz, choć wygląda jak wszystkie inne. W swoim wnętrzu kamień taki jest mokry, dlatego nazywają go płaczącą skałą. Przypadkowo rozłupany ujawnia nieoczekiwanie swoją wilgoć, a uwalniając ją, pozbywa się ciężaru zła, jakie w sobie nosi. W takim momencie słychać westchnienie. Oddech ulgi, jaką przynosi światu, zniknięcie kawałka ciężaru nagromadzonego w ziemi. Zło jednak nadal krąży w obiegu przyrody. Woda zamienia się w parę, która ponownie spada na ziemię w postaci deszczu. Jest on gęsty i lepki, a poszczególne krople mają niespotykaną wręcz przejrzystość, dzięki czemu szybko wychwytywane są przez łapczywe rośliny. Dzieje się to ukradkiem niespodziewanie. Zło wkrada się niepostrzeżenie w drzewa, kwiaty, zboże. Mąka zrobiona z takiego zasiewu smakuje lepiej niż wszystkie inne. Ma w sobie lekką goryczkę, która mile zaskakuje podniebienie, powodując delikatny zawrót głowy, podobny do uczucia nagłego szczęścia. Tak naprawdę zasiewa jednak ziarno niepokoju,
które rośnie, szczególnie w sercach kryjących w sobie tajemnice. Kiedy o tym myślę, od razu przypomina mi się piekarnia na ulicy Furmańskiej. Ilekroć chodziłem w to miejsce, odczuwałem trudny do określenia niepokój na widok szyldu umieszczonego tuż nad wejściem, na którym wielkimi ozdobnymi literami zapisane zostało zdanie: rok założenia 1944. Uczucie to jeszcze bardziej się we mnie pogłębiało, kiedy stojąc wewnątrz piekarni, w której niemal zawsze jest kolejka, obserwowałem stare, nieużywane już piece wmurowane w północną ścianę oraz sztandar polskiego cechu piekarzy, który, jak głosił umieszczony pod nim napis, został odrestaurowany po wojnie przy finansowym udziale właściciela piekarni. Obok sztandaru wiszą dyplomy, doskonale opisujące chronologicznie losy piekarza, który kształcił się w swoim fachu jeszcze przed wojną, w Brześciu, po to, by już w trakcie działań wojennych odbyć staż w Warszawie, a wreszcie po zdobyciu Lublina przez Armię Czerwoną otworzyć własny zakład przy ulicy Furmańskiej. Pierwsze chleby wypieczone na Boże Narodzenie 1944 roku były niewyrośnięte i bure, jednak wkrótce wypieki z Furmańskiej stały się najlepszymi w Lublinie. Pieczywo tam kupowane zawsze wydawało mi się najwyższej jakości i kiedy zacząłem zagłębiać się w historię okolicznych kamienic, zrozumiałem, że nie dzieje się tak przypadkiem. Dokładnie w tym miejscu przed wojną znajdowała się piekarnia Mordko Bajtla, przewodniczącego cechu piekarzy żydowskich, który jako jedyny miał pozwolenie w trakcie wojny na pieczenie chleba dla wysokich rangą oficerów SS, a którego bajgle były legendarne w całym mieście. Co nie uchroniło go jednak od śmierci w obozie na Majdanku, gdzie zginął wraz z całą swoją rodziną w listopadzie 1942 roku. Rok 1944, widniejący na szyldzie piekarni, jest zatem tylko jedną z możliwych dat opisujących jej przeszłość, która tak naprawdę sięga dużo głębiej, a jej śladem jest obecna jakość pieczywa, tak samo doskonała jak bajgli Mordka. Co więcej, wiele wypieków z obecnej Furmańskiej mogłoby znaleźć się w jej przedwojennym repertuarze. Chałka, cebularz, żytni chleb ze śliwką na zakwasie. Śladów takich jest więcej. Jeśli pojechać dalej ulicą Kowalską, mijając skrzyżowanie z Furmańską, trafia się na znak pierwszeństwa przy wjeździe na plac zamkowy. Mimo znaku, kierowcy zatrzymują się przed skrzyżowaniem. W końcu naturalnym wydaje się przepuszczenie aut krążących po placu. Nikt z nich nie pamięta, że przedłużeniem Kowalskiej była ulica Szeroka, przedwojenna główna arteria żydowskiego miasta, a wjeżdżający w nią woźnice i kierowcy mieli pierwszeństwo. Nie ma już ulicy, znak drogowy pozostał. A co z cieniami w języku? Kawałek dalej sprzedawcy nawołują ściszonymi głosami. Papierosy, papierosy. Widzisz, użyliby tego samego słowa. Jest jeden sposób, by przerwać zaklęty krąg. Kamień traci swą moc, kiedy postawić go przed lustrem. Od początku swego istnienia lustra przechwytują błąkające się po świecie dusze, zaklinając ich obraz w swoim wnętrzu. Spoglądając w zwierciadło, często dojrzeć można cienie przemykające w tle. Są to odbicia ludzi, którzy wcześniej znaleźli się przed jego taflą. Podobnie płacząca skała
złapana przez lustro, pozostawia zło, które nosi w sobie, zaklęte po jego drugiej stronie. Nie ma ono już możliwości powrotu do tego świata i odtąd żyje w czasie równoległym. Po naszej stronie pozostaje jednak głaz, w którego wnętrzu zaklęta jest woda. Pozbawiona swojej istoty, nagle staje się wodą życia, cudownym eliksirem, który ma moc uzdrawiającą. Wystarczy dostać się do wnętrza kamienia i zanurzyć w wilgoci dłonie. Umysł musi pozostać wtedy czysty i jasny. Przez chwilę poczuć można, jak przebiegają przez nas głosy przeszłości. Potem jednak w ciało wchodzi ogromna siła, która płynie prosto z ziemi i jej najgłębszych soków, chroniąc ciało i duszę przed złym urokiem. Znane są przypadki nagłych ozdrowień, nawet z głębokiej choroby psychicznej, a ludzie, którzy tego doświadczyli, mówią o podróżach do innych rzeczywistości, gdzie świat wydaje się podobny do naszego, tyle że przeszłość nakłada się w nim z przyszłością. Pamiętam, że kiedy przyjechałem do Lublina po raz pierwszy, od razu skierowałem się w samo centrum dawnego miasta żydowskiego, mijając sprzedawców papierosów, w okolice studni, na obecnym dworcu autobusowym. W magicznym trójkącie pomiędzy kościołem katolickim na czwartku, zburzoną synagogą, która znajdowała się u podnóża zamku, oraz kościołem grekokatolickim istniało tętniące życiem miasto zamieszkałe przez społeczność żydowską. Pisze o tym Louis Steinman w swojej głośnej książce Crooked Mirror. We stood on the hillside down the slope and under the brow of the medieval Lublin castle, staring down on a vast parking lot. Our guide, Vitek, was trying to help us see what was missing, where Jewish Lublin once existed. Over there, he said, pointing, was Soroka Street, the Jewish Broadway. An old well on Soroka was at the exact center of what Vitek called a magical triangle. Equidistant from the old synagogue, destroyed, the Greek Orthodox Church, also destroyed, and the Catholic Church, still standing. The Jewish quarter of Lublin once encircled the entire castle hill. All that was left was the well on Soroka Street. Widok studni, niemego świadka wydarzeń, w niezwykle sugestywny sposób przemawia do wyobraźni. Słyszałem o tym wielokrotnie, odkąd przeniosłem się do Lublina. Wszyscy pytali, czy byłem przy zdroju, jednocześnie podkreślając swój żal za minionym światem, po którym nie pozostał żaden inny ślad. Co jednak z ulicą Lubartowską, Cyruliczą, Furmańską, Szkolną? Co ze szpitalem żydowskim i Jeszywą? Co z wnętrzem studni i tym, co ukryte pod ziemią, rzeką Czechówką, pozostałościami fundamentów i piwnic. Miałem wrażenie, że dla mieszkańców miasta te wszystkie miejsca stały się w jakiś sposób niewidoczne. Stopiły się z pejzażem do tego stopnia, że nikt nie zadawał już pytań o ich budowniczych, włączając je automatycznie w swój inwentarz. Pisały o tym gazety, wspominało miejscowe muzeum. Nie pozostało nic prócz studni. Studnia pozostaje w symbolicznym związku z wodą, zarazem jednak z głębią tajemnicy i dostępem do ukrytych źródeł.
Jednak studnia na końcu dawnej ulicy Szerokiej była zamknięta. Dostępu do niej broniła niczym najcięższa fortyfikacja, ceglana obudowa. Tymczasem jedynym sposobem na poznanie sekretu, dotarcie do wiedzy ukrytej w podświadomości, jest wejście do studni. Postanowiłem zatem otworzyć budynek zbrojni, dotrzeć do zagubionego klucza. Udałem się na dworzec autobusowy, ale kierowniczka odesłała mnie do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ten z kolei pogrzebał w dokumentach i powiedział, że budynkiem studni zajmują się lubelskie dworce, spółka zawiązana po likwidacji PKS-u. Kiedy tam zadzwoniłem, mój telefon był przekierowywany wielokrotnie, zanim trafił na biurko człowieka, który postanowił dociec, co stało się z kluczem. Po kilku dniach oddzwonił. Okazało się, że od lat 70. nikt do środka nie zaglądał, a ostatni klucz złamał się w zamku i tkwi tam prawdopodobnie do dzisiaj, broniąc dostępu choćby najmniejszym promieniom słonecznym. Obiecano jednak sprowadzić ślusarza i wpuścić mnie do budynku. Kiedy przyszedł umówiony dzień, stawiłem się na miejscu, gotów natychmiast wejść do środka studziennej gardzieli i odkryć duchy zamknięte w jej wnętrzu. Nowy klucz zazgrzytał w zamku, trochę było ciężko, ale w końcu puścił. Zaświeciłem w głąb. Nic, tylko cegły. Nie pozostała nawet studnia. Płacząca skała ma jeszcze jedną właściwość. Wchłania w siebie dźwięk otoczenia. Rejestruje najdrobniejsze szmery, przechowując je później w swoim wnętrzu, emitując ich cienie w postaci impulsów elektrycznych. Niekiedy udaje się je odsłuchać za pomocą radia, gdy przypadkowo na falach średnich wrażliwe ucho chwyta zgiełk różniący się od zwykłych sygnałów. Impulsy te, przytłumione przez skałę dźwięki, przypominają mowę duchów, której ciężko jest rozróżnić poszczególne słowa. Dopiero odpowiednio przetworzone ujawniają swój sens. Nie wiem, jak to zrobili, bo przecież miał być tylko jeden, ale udało mi się wszystkim. A ja zostałem i czekałem, aż wrócę, przypomnął sobie, że przecież ja tu jestem. I w końcu wrócili. Zobaczyłem najwyższy bez rozmiarów świata. Poczułem, że tu fajną linę, a potem przez ciągną mnie w górę. I przez siebie tak ciągną, zaczął padać śnieg. I wtedy tak ciągną, zaczął padać śnieg. A potem spadł deszcz. Przez to chodziłem do korony, wyszło słońce. Rozejrzałem się dookoła. Wszędzie stały kamienice strzelające w niebo gwiazdami. Dwa okna firami, na parapetach kwiaty. Schody świeżo wyczorowane błyszczały w promieniach słońca. Patrzyli nam, uśmiechali się. Zabrali mnie na spacer i pokazywali. Mieszkania, warsztaty, szpital, szkoły. Wtedy się obudziłem. Poszedłem do sklepu, ten polina do spinacji, po aparat tlenowy, po latarkę, bo trzeba przesuszyć w tej sztuki. Klucz rozrywał zamek. Było trochę ciężko, ale w końcu pójdę. Zaczęłem złoń. Nic tylko tego.